Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 najgorszych bossów w grach wideo. Every kill would have been rewarded with money. Przyjrzymy się najbardziej rozczarowującym, irytującym i męczącym antagonistom w grach. Powiemy o różnych punktach fabuły, więc uważajcie na spoilery. Napiszcie w komentarzach, jaka walka z bossem sprawiła, że mieliście ochotę wyłączyć grę. Numer 10. Zoran Lazaverich. Uncharted 2. Pośród złodziei. No, you have got to be kidding me. W drugiej odsłonie kultowej przygodówki głównym antagonistą był Zoran Lazaverich. Inteligentny i groźny złoczyńca to idealny wróg dla Nathana Drake'a. Naughty Dog przyłożyło się do postaci, ale ostatnie starcie z Zoranem pozostawia trochę do życzenia. Jest odporny na kule. Drake musi biegać po okolicy w kółko, pozbawiając Zorana zdrowia. Strzelanie i ucieczka to dość biedna strategia, a walka jest powtarzalna i nudna. Spotkanie kończy się cutscenką, w której Drake zostawia Zorana na pastwę losu. Czegoś tu zabrakło. You don't have the will. Maybe not. But they do. Numer 9. Alduin. The Elder Scrolls 5. Skyrim. W swojej ostatniej odsłonie serii fantasy Bethesda dała nam piękną grę z otwartym światem. Największym dodatkiem były smoki, szczególnie Alduin. Nazywany pożeraczem światów, Alduin drwi z nas i atakuje wiele razy w trakcie gry. Wydaje się niemożliwy do zabicia, ale z postępem fabuły będziemy naturalnie coraz potężniejsi. Podobnie jak w przypadku wielu RPGów z otwartym światem, nim dojdzie do ostatniej konfrontacji, walka może zmienić się z epickiej w banalną, jeśli mamy za wysoki poziom. Połączenie przewagi i siły ze strony NPC-ów sprawia, że finał jest w najlepszym razie nijaki. Numer 8. Łoże chaosu. Dark Souls. W serii Dark Souls nie brakuje brutalnych starć. Większość zgadza się, że jest trudno, ale sprawiedliwie. Jednak niektórzy bossowie stanowią wyjątek. Łoże chaosu to najlepszy przykład. Zamiast typowego pojedynku z timingiem i strategią, to starcie skupia się bardziej na naszym szczęściu. Musimy osłabić potwora, jednocześnie unikając jego długich kończyn. Trafienie zadaje duże obrażenia, a ataki są randomowe. Śmierć przez losowość potrafi wkurzyć. Gracz musi wrócić i zacząć od nowa. To w połączeniu z rozczarowującą metodą na pokonanie bestii sprawia, że ten boss jest niezapomniany w najgorszym tego słowa znaczeniu. Numer 7. Ludzki żniwiarz. Mass Effect 2. Mass Effect 2 dała wiele nowych funkcji, sojuszników i questów i była znacznie lepsza od jedynki. Zbieracze to nowy wróg obok żniwiarzy z pierwszej gry. Są złowieszczy i intrygujący. Te dwie grupy tworzą razem ludzkiego żniwiarza, bossa końcowego. Historia jest całkiem, ale sama walka żadna. Gracz musi przedzierać się przez hordy zbieraczy, osłabiając ich pokręcony twór między kolejnymi falami. Drugi etap polega na unikaniu ataków i waleniu w słabe punkty ogromnego przeciwnika. To, razem z nużącą walką ze zbieraczami i koniecznością ciągłego ożywiania sojuszniczych NPC-ów, czyni starcie jednym z najmniej przyjemnych na liście. Numer 6. Seth. Street Fighter 4. I'm impressed you made it this far. Bijatyki słyną z dobrych projektów postaci i trudnych bossów końcowych. Seth ze Street Fighter 4 spełnia tylko jeden z tych kryteriów. Jest trudny, ale nie w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Jego zestaw ruchów to sklejka innych postaci. Na papierze brzmi to ciekawie, ale w praktyce jest odwrotnie. Różnorodne umiejętności Seta pozwalają mu na używanie pocisków, teleportacje i mocne kombosy. To bardziej irytująca walka z zepsutą postacią, a nie wyzwanie przeciwko silnemu bossowi. Zbyt potężny, dziwnie zaprojektowany i nudny. Niesmaczna mieszanka. Numer 5. Frank Fontaine. Bioshock. Kill
to przykre, gdy jedna z najlepszych gier w historii ma przeciętnego bossa końcowego. Gdy Jack przemierza Rapture, zakładamy, że ostatnim wrogiem będzie założyciel miasta, Andrew Ryan. Wielu przeżyło szok, gdy prawdziwym przeciwnikiem okazał się kompan Jacka, Atlas. Tak naprawdę to Frank Fontaine, były kryminalista, który chce kontrolować miasto. Twist jest doskonały, ale sama walka z Fontaine'em już nie. Po genetycznym wzmocnieniu się Adamem, Fontaine atakuje Jacka. Kiedy jest osłabiony, musi zostać pozbawiony Adama, nim zmieni formę i znów zaatakuje. Nieciekawa, powtarzana walka sprawia, że ciężko nie czuć niedosytu. Numer 4. Rodrigo Borgia. Assassin's Creed 2. Mistrzowski sequel Assassina od Ubisoftu przedstawił nam Ezio, młodego zabójcę szukającego zemsty na Templariuszach. Eliminujemy mnóstwo wrogów, nim dotrzemy do finałowego bossa, Rodrigo Borgia. Konfrontacja szybko przeradza się w zawód. W przeciwieństwie do głównej rozgrywki, Ezio i Borgia składają broń i walczą na pięści. Finał z bokserskim pojedynkiem jest bez sensu. Jeszcze głupsze jest to, że Ezio oszczędza życie Borgii mimo tylu trupów na koncie. Takie zakończenie wygląda na leniwą i niezrozumiałą decyzję twórców. Chcielibyśmy tylko trochę więcej logiki i kreatywności. Nulla è reale, tutto è lecito. Numer 3. Hoyt. Far Cry 3. Can I offer you anything? Would you like some food? A nut perhaps? Far Cry 3 to ulubiona odsłona serii większości graczy. To po części dzięki jednemu z czarnych charakterów, Vazowi. Vaz jest przebiegły i wręcz nieobliczalny. Wydawało się oczywiste, że będzie ostatnim bossem, ale wszystko się zmienia, gdy wykańczamy go w połowie historii. Następnie mamy zlikwidować jego pracodawcę, handlarza niewolników, Hoyta. Ten pojawia się jakby znikąd. Nie jest totalnie nijaki, ale nie równa się z intrygującym Vazem. W końcu pokonujemy Hoyta w trakcie pełnej dialogu w sekwencji Quick Time. Ciężko dobrze to wspominać. Numer 2. Deathstroke. Batman. Arkham Knight. Just a minute. Do you know what every guy who's fought with me and walked away has in common, Batman? I got them next time. Fani serii Arkham dobrze znają Deathstroke'a. Slade Wilson to najemnik, który już w przeszłości stawał na drodze Batmana. Jednak w Arkham Knight jest jedynie rozrzedzoną wersją poprzedniego wcielenia. Po oczyszczeniu miasta z bojówek Scarecrowa, Batman może zmierzyć się z Deathstroke'em. A to rozczarowuje bardziej niż walka ze zmutowanym Jokerem w Arkham Asylum. Dostajemy powolną walkę na pojazdy, w której Batman musi walić w słabe punkty czołgu Deathstroke'a. Po wystarczającym uszkodzeniu pojazdu, Mroczny Rycerz powala wroga jednym ciosem w trakcie przerywnika. Takie zmarnowanie potencjału dało mieszankę zdumienia i znudzenia. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Niszczyciel. Borderlands. This creature may be immortal in its own realm, but in this reality it cannot survive without a host. That makes it vulnerable. To pewnie żadne zaskoczenie, że Niszczyciel trafił na listę. Borderlands to świetna gra, ale jej główną wadą jest walka w kulminacji. Gdy łowcy docierają do legendarnej krypty, wyłania się z niej ogromna bestia. Przez cutscenkę uwierzyliśmy, że to będzie epickie starcie. Zamiast tego walczymy z mało wymagającym pochłaniaczem pocisków. Braku wyczucia i pomysłu ciężko nie dostrzec. Niszczyciel ma niewiele ruchów i łatwo uniknąć jego ataku. Strzelanie w słabe punkty, by zbić jego ogromny pasek zdrowia, jest męczące. Na szczęście seria odrobiła to w sequelu i dała nam przystojnego Jacka. You're a savage! You're a maniac! Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.